AC/DC, Highway to Hell, motyw zwrotkowy, intro, jak to leci? Raz, dwa, trzy, cztery. Dość prosta sprawa. Tam mamy właściwie dwa akordy. Akord A-dur. I później ja tutaj gram akord G. Akord G-dur. Tylko po prostu dokładam palec, bo gram wcześniej G. Bo G-dur normalnie wygląda tak. Ja robię, gram G-dur tak, na drugim palcu, na najgrubszej. Cicho. Na najgrubszej, no u mnie jest jeszcze siódma, więc bardzo przepraszam za zmyłkę. Na najgrubszej u was, na drugim progu i po prostu dokładam. Wszystko jest proste. Właśnie sek w tym, żeby tutaj sobie złapać ten akord, fajnie ten akord G. I też ważne, żeby uderzać przez wszystkie struny, bo wszystkie struny, które tutaj są zawarte w tym akordzie, sprawiają, że tak specyficznie brzmi właśnie dla tego motywu. Bo jeżeli bym zagrał tylko na A-dur, a tutaj na przykład drugi, trzeci. Więc muszę zagrać. Myślę, że tutaj wszystko właściwie jest jasne. Trzeba to nabrać tego rytmu, bo jeżeli sami gramy bez podkładu, bez metronomu, to możemy się pogubić, prawda? Dy, dy, dy. Dy, dy, dy. Dy, dy, dy. Dy, dy, dy. Dy, dy. Jak mamy na przykład perkusję, to już nam dużo lepiej jest ten motyw zagrać. Dy, dy, rym, tu, ru, rum, tu, dy, dy. Dobra, to myślę, że to jest proste. Ja wiem, że tam jakieś... Zawsze można się doczepić jakiegoś motywu, że przecież oni tam grają troszeczkę inaczej, gdzieś coś jest zmienione. Jednak akurat ja gram taką wersję prostszą, wersję taką, żeby po prostu każdemu było dobrze zagrać. Właściwie tutaj nie ma za bardzo co robić, no wersja prosta. A-dur, no i G jest taki zmodyfikowany z dźwiękiem Fis jeszcze przed, czy jakby z septymu wielką dokładamy, z septymy przechodzimy na... powrotem na dźwięk toniczny. W każdym razie to tak to mniej więcej wygląda. Ważne, żeby ten rytm mieć wyćwiczony i najlepiej w zasadzie z oryginałem zagrać, bo strój standardowy E. No i jeżeli oczywiście macie jakiś pomysł, wpisujcie w komentarzach na dole, co byście chcieli. Łapkę w górę bardzo bym chętnie zaprosił do łapki w górę, zasubskrybowanie kanału. Oczywiście, jeżeli ktoś miałby ochotę być patronem kanału Rock Day, to zapraszam na stronę patronite.pl. Nie mam jeszcze żadnych patronów. No, może myślę, że może ktoś się znajdzie. Także dzięki za uwagę. Cześć, do zobaczenia w następnych filmach.